Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszę się, że znowu goszczę w waszych domach. To bardzo miłe. To jest program tylko dla dorosłych. To najlepszy program o tej porze. W dwójce. Że tak siebie sparafrazuję. Głośno się mówi o uchodźcach i też chciałem się odnieść, bo no dużo się słyszy, szczególnie o tej akcji, że byli uchodźcy na granicy z Węgrami, ich było dużo, cały świat patrzył, obserwował, co się wydarzy. Ja już w lipcu, przejeżdżając przez Polskę, na granicy z Niemcami, widziałem mnóstwo uchodźców. Znaczy, kolega powiedział, że to Woodstock. Natomiast jeden uchodźca przedarł się przez wszystkie zasieki i ba, robi zajebistą karierę w Polsce. I teraz macie okazję go obserwować. Przed wami, nie wiem, czy dobrze wymówię, Abelard Giza! Nie masz co śmiać. Ostatnio sytuacja autentyczna. Miałem małą przeprowadzkę. Mieszkam w Pruszczu Gdańskim. Lecę przez Pruszcz z takimi torbami. Lecę. I koleś patrzy. Jezu, już przypłynęli. Słuchajcie, dobra. Chciałem powiedzieć dwa słowa o wyborach, bo idą wybory. Za chwilę będą. Znowu będziemy głosować na te same ryje. Znowu ci sami ludzie. Ja mam wrażenie, że my jesteśmy jak bite żony. Ja go znam. On taki nie jest. Zagłosujmy jeszcze raz. Naprawdę, mamy jakiś syndrom sztokholmski. Ja wiem, że politycy biorą się z nas, ze społeczeństwa, ale czasem mam wrażenie, że oni powstają gdzieś na bagnach, w jakiejś chacie. Jest taki wielki stwór, który ich klei w ogóle. O Jezu, glina się skończyła. No trudno, wezmę gówno. W naszym kraju, żeby sprzedawać zapiekanki, musisz mieć magistra i znać przynajmniej 3 języki. Żeby zarządzać obronnością tego kraju, żeby zarządzać jego finansami, musisz tylko przekonać większość, że jesteś mniej chujowy niż twój przeciwnik polityczny. To jest wszystko, co trzeba zrobić. Dlatego mamy taką szopkę od paru miesięcy. 2 kobiety w 7 wieku jeżdżą po kraju, teraz 3. się dołączyła, jeżdżą po kraju, słuchajcie, i one wizytują fabryki, pieką chleb, malują szkoły, jeżdżą pociągami, bo to jest takie, kurwa, niewiarygodne. No są w tym prześmieszne. Ale jeszcze śmieszniejsi są ci, którzy siedzą przed telewizorami. Ty no, zobacz, jak ona tu szkołę maluje, no. To ja na nią zagłosuję, powiem ci. Wiesz, jak ona nam panele położy w przedpokoju? I ci ludzie mogą głosować. Oni mają prawo głosu. Widzę typa w McDonaldzie, a pan chce duże frytki? No, duże, no takie, żebym uniósł, no. I on też może głosować. To jest, wiecie co? Zamiast cenzusu wiekowego powinno się wprowadzić jakiś taki, nie wiem, test na inteligencję. Idziesz głosować, idziesz do lokalu. Wchodzisz, dostajesz 3 pytania na inteligencję. Zdasz i idziesz oddać głos. Nie ma problemu. Nie zdasz? No trudno, to w przyszłym roku przyjdę. Gościu, to jest co 4 lata. Chciałem też 2 słowa o wyborach, które były w maju. I nie chodzi mi o wynik. Już trudno. Nie, jakby naprawdę, tobie mnie nie martwi. Jakby teraz się przejmuję, jesienią, tak? To myślę, że to jest mój ostatni występ w telewizji, więc chciałem się od razu pożegnać. Teraz będę już tylko grał w małych klubach albo gdzieś w piwnicach. Podejdę do kolesia na przystanku, kolego, jakiś stand-up, chcesz coś ci opowiedzieć? Cokolwiek, czyli jakiś żarcik, na chleb potrzebuję, na chleb. Więc będę się martwił właściwie od listopada, ale chodzi mi o nie o wynik, tylko o frekwencję w tamtych wyborach. W tamtych wyborach była 55% frekwencja. Słuchajcie, 55% tylko poszło zagłosować. Myślę, kurczę, co można zrobić, żeby więcej ludzi się chciało zaangażować? Co zrobić? I jest pewien prosty patent, naprawdę, jest banalny. Mogliby go wprowadzić właściwie od zaraz. To jest to, że idziemy głosować i możemy zagłosować na tak albo na nie. Ten, co dostaje najwięcej głosów na tak, zostaje prezydentem. Ten, co dostaje najwięcej głosów na nie, dyma go wielki niedźwiedź w rój. To jest takie proste, słuchajcie. To jest banalne. Jestem pewien, że 125% frekwencji w przyszłych wyborach ludzie z innych krajów by przyjeżdżali. O, ja chcieć zobaczyć, jak niedźwiedź dyma, także... Jestem pewien. Słuchajcie, to jest... Czemu tego nie chcą wprowadzić? Kurczę. Ogłoszenie wyników, parę dni później w telewizji, ekran podzielony na pół. Z jednej strony orędzie nowo wybranego prezydenta, a z drugiej strony... Z krakowskiego rynku.
taka scena, tysiące ludzi właśnie pod sceną, jest ten kandydat, co dostał najwięcej na nie. Wiadomo, jak to w Polsce się głosuje, ten, co wygrał i został prezydentem, dostał 3 na tak, ale ten, co przegrał, dostał 17 milionów na nie. Więc stoi taki oparty o taki słup. Na co mi to było, Jezus, no trudno, za Polskę! Wprowadzają niedźwiedzia, gdzieś jest na takim biało-czerwonym łańcuchu, bo to jest z pieniędzy budżetowych, wiadomo. O, dupa, 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 dupa. Ciekawy jestem, ile razy by Korwin startował. Panie Januszu, już 7 raz dyma pana niedźwiedź, co pan na to? Chyba już go kocham. Wiecie co? Nie interesuje mnie, na kogo zagłosujecie. Idźcie zagłosować. Głównie po to, żeby sobie przy niektórych nazwiskach wyobrazić wielkiego niedźwiedzia. Dzięki wielkie, na razie. Abelard Giza! Chodź! No. Jak było? Jak się czujesz? No kurczę, stary, wiesz, TV, show business. Jak ci się podoba u mnie? No bardzo fajnie mieszkasz, powiem ci. Fajnie, tak? Nie wiem, co ci ludzie mam robią. Cegły, tak, rozumiesz, widzę, że... bo z Malborka to muszę mieć coś takiego. To w ogóle są oryginalne. Co? Oryginalne cegły, z Malborka. A ci ludzie też tu specjalnie... Są bardzo oryginalni, tak, tak. Są z Lublina, Zamościa, naprawdę, to cała Polska przyjechała. Ja wiem, poznałem po tych, po gumach im. A, to przecież nie będzie w telewizji, to się nie zorientuje, o co chodzi. No to właśnie. Się wytnie ten fragment rozmowy przecież. Może całą, no zobaczymy. Nie no, bo znamy się dobrze i bardzo dużo o tobie wiem, ale wiem, że ludzie chcieliby coś wiedzieć. I takie pytanie mniej więcej przygotowałem dla ciebie, że sobie wymyśliłem. Czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, że gdybyś tylko chciał i gdzieś tam się dał ponieść tej całej machinie zaplutego show biznesu, zarabiałbyś teraz 5 razy więcej i był najbardziej popularnym typem od rozrywki w Polsce? Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Tak jak ty? No tak, tylko ja jestem tu, gdzie jestem, wiesz, ja już dalej nie popłynę. Ja wiem, ja wiem, ale nie chcę odbierać chleba politykom. Tak. Nie chcesz. Ale masz na przykład takie momenty, zawahania, sekundy, taki tyci, że żałujesz? Nie, mi jest dobrze. Miałem przepiękną przygodę limową, teraz jest mi dobrze, jeżdżę po klubach w Polsce. Można mnie spotkać na żywo. Mm-hmm. A to, że jestem raz na pół roku u ciebie w programie, to po prostu, wiesz, chcę zobaczyć, ogrzać się w Jupiterach. Posiedzieć Jupiter. Obok ty... Szumnie, szumnie. Chcę się ogrzać przy facecie w marynarce i wiesz... I pan będę... starszego do osiedlenia. Jupiter. No dobrze. A powiedz mi, jak widzisz stand-up za 10 lat w Polsce i siebie w nim? Masz jakiś taki obraz? Czy raczej... Ja siebie widzę w małym klubie. Już mówiłem, jak siebie widzę za parę miesięcy. Za miesiąc właściwie. Nie, no co, ja myślę, że to będzie duża, duża rzecz. Dużo fajnych ludzi już teraz wypływa. Myślę, że ten program zajebiście pomaga jakby w ich rozpoznawalności. Można obejrzeć masę stand-upów w Polsce już w klubach, właśnie w teatrach, w takich salach widowiskowych, bo to się cały czas rozprzestrzenia. Myślę, że możemy dużo. Musicie oglądać na żywo stand-up, jest zajebiście. Tak, tak, to polecamy oczywiście. Natomiast... Bo wiesz, że za 10 lat ludzie będą grali na stadionach, w teatrach, na Kongresowej, wiesz, a ty będziesz w małych klubach. A ja w małym klubie będę, wiesz... I będziesz mówił, no i dobra... I znam ich wszystkich, to, wiesz, z nimi kiedyś zbijałem piątkę. Mógłbym być na stadionie, ale ja chcę dla 100 osób i se rowerem dojadę i nie ma problemu. Będę mówił, a ja znam tego Kacpra z telewizji, wiesz. A mam dla ciebie takie pytanie od internauty w sumie, które mi kiedyś zadał internauta i strasznie mi się spodobało i chciałem tobie zadać. No, no. Z kim byś wolał walczyć? Z kaczką wielkości konia czy z 10 końmi wielkości kaczki? Ideowo z każdą kaczką chcę walczyć. Z tego, co widzę, bo jeżdżę z tobą czasami, albo zawodowo, albo prywatnie i widzę, że twoja rozpoznawalność, mimo że gdzieś tam telewizję sobie omijasz sprytnie, jest ogromna. I jak to czujesz, jak to widzisz? Nie wiem, czy ogromna. Ostatnio jestem w Częstochowie w restauracji, użyłem toalety, no i myję ręce sobie tam i wchodzi facet, tak na mnie patrzy i mówi... A my się znamy! A ja mówię, o, tak się zaśmiałem, no nie wiem, ale ja wiem. Mówię, no ale jak? Przecież ja pana nie znam. A on mówi, no jak to? Przecież 2 dni temu kupowałem na targu spodnie. Także czy to jest rozpoznawalność? Życzę sukcesów, Abelard Giza! Dzięki.
Szkoda, że poszedł. Nie wróci, pewnie, że tak. Kiedyś szukajcie małych klubów. Dobrze. Słuchajcie, jak co tydzień pokazujemy wam reportaż z jakiejś sceny stand-upowej, z jakiegoś wydarzenia stand-upowego, aby wam przybliżyć ten stand-up trochę bardziej. I dzisiaj również mamy taki materiał. Zapraszam serdecznie. Naprawdę dzieje się w Polsce. Tym razem pojechaliśmy razem z Abelardem Gizą na jego solowy koncert w Krakowie. Jako support przed Abelardem wystąpili Wiolka Walaszczyk oraz Jacek Stramik. Chciałabym tutaj grać co tydzień, tylko musiałabym pisać co tydzień nowy materiał. Bardzo, bardzo kocham krakowską publiczność. Był to pierwszy w Polsce tak duży koncert pojedynczego wykonawcy. Na widowni zasiadło ponad 900 osób. Chciałbym podziękować, jeżeli ktoś z Krakowa to ogląda, za dzisiejszy wieczór po raz pierwszy w życiu grałem na tak licznej publiczności. Dzięki wielkie, Kraków, naprawdę moc i mam nadzieję, że do was wrócę bardzo szybko. Dziękujemy, że mogliśmy tam być. Do zobaczenia za tydzień. Czas na drugiego gościa dzisiejszego odcinka. Jest nim dziewczyna. Z Gdańska. Tak, także przed wami, powitajcie ją gorąco, kobieta Tasak, Wiolka Walaszczyk! Cześć, słuchajcie, jechałam tutaj dzisiaj do was i po drodze, słuchajcie, spotkałam swoją koleżankę. To jest totalna wariatka, ona na maksa wierzy w pecha. Słuchajcie, ona za każdym razem, jak widzi czarnego kota, to zaczyna taki dziwny okrężny taniec, nie? Kurwa mać, zdecyduj się, czarny chuju, w którą stronę idziesz? Ja mówię, Olka, daj spokój, to jest tylko kot. Nie, przez tego gnoja zaszłam w ciążę w gimnazjum. Luz. Słuchajcie, ludzie wierzą w różne zabobony. Ponoć ma się 7 lat nieszczęścia, jak zbije się lustro. Słuchajcie, czemu? Bo lustro kosztowało kiedyś mnóstwo kasy. Zbiłeś jedno i przez 7 lat musiałeś zapierdzielać na następne. I umówmy się, oni musieli sobie jakoś radzić w tamtych czasach bez lustra. Nie wiem, jeździć nad rzekę, się przeglądać, tam w niej czesać, golić, malować. A do najbliższej 4 dni konno. Dojedziesz, tafla wody zburzona, gówno nie przejrzysz się. Naprawdę, myślicie, że czemu oni wtedy tyle portretów malowali? Im szybciej było się nawzajem namalować, niż czekać, aż woda w rzece ustąpi, kurwa. Mona Lisa. Leonardo, weź mnie namaluj, bo nie wiem, jak ta trwa ondulacja wyszła. Jeszcze 5 lat zostało mi zbierania na lustro. Jasne, Mona, siadaj. Ale ty się uśmiechasz, czy o co ci chodzi? Daj spokój, mam okres. Chodziłeś kiedyś z ligniną między galami przez 7 dni. Kurde. Dziewczyny. Dziewczyny, umówmy się. Każda z nas raz w miesiącu jest Mona Lisą. I facet nie wie, czy się uśmiecha, czy chce mu przypierdolić. Niesamowite. Słuchajcie, jakby przestrzegać tych wszystkich przesądów w dzisiejszych czasach, to szczególnie z jednym mamy przerąbane. Z tym w pukaniu w niemalowane. Puknij niemalowaną. Sorda. Ale... A niektóre cwaniary mają permanentny, nie? Słuchajcie, jakbym wierzyła w pecha, to powiedziałabym wam teraz, że ostatnio miałam pecha, ale powiem, że miałam przerąbane, bo nie wierzę. Mianowicie zgubiłam pieniądze, nie? Ktoś je znalazł i się cieszy, jest luz. Znaleźliście jakieś pieniądze? Tak, znacie to uczucie, jakbyście totalnie oszukali system. Słuchajcie, mój brat ostatnio znalazł stówę, nie? Zwariował, no drugi dzień nie poszedł do pracy. Kurwa. Słuchajcie, wbiega do pobliskiego sklepu, wszystkim stawia. Ja mówię, durniu, co ty chcesz im stawiać? Masz 100 zł. Pokupował ludziom takie małe paczki cheatosów, nie? Król, kurwa. Ludziom odbija, jak mają pieniądze znikąd, za nic, z dupy. Mówię do niego, Mateusz, wiesz, że te pieniądze ktoś zgubił? To na pewno ktoś bogaty, znalezione, nie kradzione. Ja mówię, jasne, ale gdyby to była kobieta z trójką dzieci, przez 3 dni nie będzie miała teraz na obiad. Słuchajcie, umówmy się. Ja jak widzę 100 zł, ja tego nie podnoszę, ja to mijam, idę dalej. Naprawdę. Ja jedyne, co mi mogę podnieść z ziemi, to jest ślimak. I wtedy albo go wezmę, albo go zostawię, jest opcja, że ktoś go zdepcze. I to jest władza. Ja daję życie i zabieram, kurwa. No nie tam. Ale pomimo tego, że Mateusz jest potrzepany, to jest naprawdę spoko brat. Słuchajcie, siedzieliśmy sobie ostatnio, oglądaliśmy telewizję. No i tam sobie leciał Cejrowski. I Cejrowski sobie dotruptał do Meksyku. I Meksykanie mają taką akcję, że jak ktoś umiera, to przechodzi z tego gorszego świata do tego lepszego. No i na pogrzebie, tam mariaci grają, leje się tequilka, jest impreza. Wyobrażacie sobie coś takiego u nas w Polsce? Dziadek umiera i przechodzi do lepszego świata. Bawmy się po polsku. Wchodzicie na cmentarz, a tam światła, neony.
ksiądz w olbaskowej sutannie. Moi drodzy, moi kochani, witam was serdecznie na dzisiejszej imprezie zorganizowanej dla naszych zmarłych wierni. Zróbcie święty hałas! Wjeżdża klimax. Klimax. The prophecy, prophecy, prophecy. Wbiegają ministranci z gwizdkami. Wiadomo, tam platformy, groby, jeżdżą, kurwa, nie? Grabarze przy łopatach cisną. Jadą, kurwa. Niesamowite. To jest zarąbiste. Koks tak się sypie, że zmarli wstają z grobów. Kurczę, może gdyby tak było, to częściej odwiedzalibyśmy tych naszych zmarłych. Dzięki śliczne! Wiolka Walaszczyk! Wiola, dzięki! Wiolka Walaszczyk! Więcej stand-upu na TVP Rozrywka jutro, 22.40, open mic, debiutanci w akcji. Polecam serdecznie. To już prawie koniec. Za chwilę niepewne sytuacje. Kępa, Fiedorczuk, poryte banie. Polecam. Ja już się żegnam. Zróbcie coś szalonego w ten weekend. Dobranoc! Witamy po raz kolejny w naszym niepewnym programie kulinarnym. Bardzo serdecznie witamy. Jest z nami pani Kwaśniewska. Witamy. Witamy. Mamy dziś kebab. Kebab. Zwykły, szary, nudny, prosty kebab. Ale... Takiego szaleństwa troszeczkę może. Zmieńmy nasz kebab. A co w przypadku, kiedy... Ktoś jest inteligentny na przykład. Oczytany. Kiedy chce się zarówno konsumować kebaba, jak i wiedzę. Zanurzyć się w świat spożywczy, jak i również informacji. Tak? Co wtedy? Specjalnie dla takich ludzi przygotowaliśmy kebaba intelektualnego. Uwaga! W tym celu przygotowujemy kebaba, zwykły, prosty kebab. Standardowy. Następnie owijamy kebaba w czasopismo. Przy czym, jeżeli ta inteligencja jest duża, to nie czytamy tego napisu kebab na kebabie, bo to jest takie miałkie, prostackie wręcz. Tylko bierzemy porządne i tu W zależności od poglądów. Albo nasz dziennik. Albo wyborczy, jak ktoś bardziej taki lewicowo-liberalny, konserwatywno-katolicki, to nasz dziennik. Proponowałbym przedzielić. Przedzielić, żeby to się razem... Lewa strona kebaba w gazetę, a prawa w ten sposób. No, ja od razu jestem za tolerancją, jak to zjadłem. Problematyka małżeństwa i rodziny na synodzie będzie. Także to warto zrobić, warto zjeść. Żadne synody, jak żadne tylko równość. Tradycyjna polska rodzina, to jest to. Najesz się, nakarmisz, wspomogą cię w rodzinie, a nie kto ci pomoże. Kto platformie pomoże? To wy jesteście oszołomy, ustawiliście wszystko. Wszystko ustawiliście. Sobie tylko naganiacie, służbę SBS-y. Dzielicie Polaków! WSI. Oszołomy, tak? WSI cały czas. Kto ten wasz prezydent? Tylko Smoleń z was w głowie. Pijany był i... A kto zabił tych wszystkich? Przepraszam. Kto pozabijał? Wałęsa. Hajmą dla pana powinno być to. Natomiast, proszę państwa, taki intelektualny kebab, jeżeli komuś nie wystarczają zwykłe czasopisma, gazety, dzienniki, ktoś czyta książki na przykład, zdarzają się tacy ludzie podobno. No, rzadko, ale tak. Ale na naszym kanale zachęcamy do czytania książek. Proszę bardzo. Będziemy też czytać nawet książki. Milan Kundera, bardzo proszę, otwieramy, ładujemy kebaba. Żart. Nabraliśmy publiczność internetową. W życiu nie zjedlibyśmy kebaba z książki, nie powrócilibyśmy książki. No bo jak tak? Prawda? Fajnego gazetki.